Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam kodowanie, część trzecią. Zapraszamy na film. Cześć! W dzisiejszym odcinku, kochani, Michalinka będzie kodowała obrazek. Ja Wam pokażę dwie wersje tego kodowania, łatwiejszą i trudniejszą. Mam przygotowane takie wzory, poczekaj Michasia, żebyś nie podglądała. Mam przygotowane takie już różne wzory i zamek. Jak widzicie, jest to zamek, są słoneczka, wieżyczki, okienka, kraty, drabinki, okienka, chmurki, i tak dalej, wieżyczki. I zadaniem Michalinki będzie na samym początku patrzeć na ten obrazek i dokładnie tak samo ułożyć obrazki, troszkę większe już, zobaczcie. Dobrze, troszkę większe, zobaczcie, już mam powycinane i zalaminowane takie kartoniki. I Michalinka będzie już układała taki zamek w większym formacie. No to co, Misia, jesteś gotowa? Tak. Misia już sobie, słuchajcie, wybrała obrazek. No dobra. Kochani, żeby ułożyć taki duży obrazek, musiałam, zobaczcie, przygotować taką właśnie planszę, czyli taką matę. I ja zrobiłam to ze wstążki. Poprzyczepiałam tylko wstążeczki do stołu właśnie taśmą samoprzylepną, żeby nam się nie przesuwały pola. I mniej więcej powstała mi właśnie taka mata, kwadrat, kształt kwadratu, prawda? Pola 4×4, bo właśnie takie obrazki mam stworzone. 4×4. No dobra, zobaczymy, jak Michalince, słuchajcie, pójdzie. Kochani, takie elementy znajdziecie na mojej stronie internetowej, gotowe do pobrania i możecie potem się bawić z Waszymi dziećmi. Kochani, taki Michalinka wybrała sobie wzór. Ok, i teraz w ten sam sposób, tak samo musi wyglądać duży zamek. Gotowa? Tak. No to zaczynamy. No to Misia układa. Patrzy na obrazek i układa. Dobra, co jest na tym obrazku? Ponazywamy. Co tu było, Misia? Chmurka. Tu, patrz. Mhm. Słoneczko. Dobra, układaj dalej. Dobra, szukaj elementów i układaj. Ćwiczymy, słuchajcie, percepcję wzrokową. Kreska, 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 kreska. Super. Pusto, pusto. Dobrze. Drzwi. Dobra, niech będą drzwi. I ostatnie pole to? Drabinka. Drabinka, spójrz. Ok, Michalinka super ułożyła obrazek cały, powstał nam taki fajny zamek, to teraz Michasia mi pokaże, gdzie jest mniej więcej środek tej planszy, środek tego obrazka. Dobra, a gdzie jest prawy górny róg? Prawy górny róg. Pokaż mi obrazek w prawym górnym rogu. Dobrze, a pokaż mi obrazek w lewym dolnym rogu. No dobra, ok. A pokaż w ogóle, gdzie jest dół. Gdzie jest dół tej planszy? No właśnie, a gdzie jest góra planszy? Bardzo dobrze. Ok, super. Kochani, Michalinka sobie układa drugi obrazek, drugi zamek, troszeczkę trudniejszy, ale myślę, że sobie z tym poradzi. Bardzo, słuchajcie, fajne, bo tak, ćwiczymy umiejętności matematyczne, czyli to, co tutaj widzieliście na filmie, musi dziecko wskazać, gdzie jest góra, gdzie jest dół, prawy róg, lewy róg, środek, to jest bardzo istotne, ale to właśnie sześciolatki jak najbardziej
mogą się jeszcze mylić, jeśli chodzi o prawo, lewo, one dopiero ćwiczą. 5-6-latki ćwiczą właśnie tą stronę lewą i prawą. Ale co tu mamy? Ćwiczymy percepcję wzrokową, słuchajcie, i odzwierciedlamy to, co mamy tutaj pokazane na wzorze. I przekładamy to wszystko na dużą matę, na duży obrazek i jeszcze skupienie uwagi. To też jest bardzo ważne. No dobra, Misia tutaj sobie układa. Teraz, kochani, pokażę Wam drugi sposób układania tegoż zamku. Będziemy tym razem rozwijać percepcję słuchową. Oczywiście umiejętności matematyczne to samo, bo tym razem Michalinka będzie musiała się skupić, gdzie jest lewy górny róg, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo. Tutaj będę dokładnie opisywała. Także ona z mojego opisu będzie musiała ułożyć ten obrazek. Misia, proszę w lewym górnym rogu położyć słoneczko. Dobra, świetnie. W prawym górnym rogu położyć trójkąt. Super. W lewym dolnym rogu puste szare pole. Super. W prawym dolnym rogu drabinę. Super. Obok trójkąta, z lewej strony trójkąta, chmurkę. Z prawej strony słoneczka puste pole. Super. Pod słoneczkiem wieżyczkę. Bardzo dobrze. Kochani, to my tak sobie będziemy pracować dalej, aż ułożymy cały obrazek. W taki sposób możecie ćwiczyć z Waszymi dziećmi, zarówno tą pierwszą wersję, jak i tą drugą, trudniejszą, ale naprawdę bardzo fajne. Zachęcam Was bardzo serdecznie do pobrania tych plików z mojej strony internetowej i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!